Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kazanie będzie tak jakby przedłużeniem apelu, bo chciałbym mówić o głoszeniu Ewangelii. Gdy dostałem jakby taką możliwość głoszenia Słowa Bożego i zacząłem myśleć, o czym mógłbym mówić, bo jest to tak jakby pierwsze rozważanie, które przygotowałem i z którym dzielę się w różnych zborach, chciałem powiedzieć o tym, czego doświadczam na co dzień, czyli to, co jest jakby sednem też mojego życia, dzielenia się ludźmi Ewangelią. I chciałbym na tę sprawę spojrzeć z różnych stron i aspektów, ze strony tych, którzy głoszą Ewangelię, czyli nas, ale także ze strony tych, którzy słuchają, którzy odbierają, i zastanowić się, jak powinna być ta Ewangelia głoszona, jak jest głoszona, bo w Ewangelii Marka mamy napisane, że Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi, czyli dotrze do wielu ludzi. I będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na wiele różnych pytań. Czy wszyscy usłyszą Ewangelię? Gdzie trzeba być? Jak trzeba żyć? I ile trzeba wiedzieć, aby przyjąć Jezusa Chrystusa? Chciałbym rozpocząć od tekstu z Psalmu 87. Psalm 87 i tam werset 4. I tam są zapisane takie słowa. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich, również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą, oni się tu urodzili. Ten tekst zaintrygował mnie dlatego, że jest tu ciekawe takie połączenie. Rahab i Babilon. Rahab jest wymieniona w genealogii Jezusa w Ewangelii Mateusza, mimo tego, że wiemy, jakie życie prowadziła, ale Pan Bóg to zmienił. I napisane jest tu, że Babilon zaliczę do wyznawców moich. A jak wiemy, Babilon symbolizuje w Biblii odstępczy system religijno-polityczny. A jest tu napisane, że Babilon zaliczę do wyznawców moich. I tak się stanie. I mamy odpowiedź na to w Księdze Objawienia, w rozdziale 18. I tam w wersetach od 1 do 4 jest opisany upadek Wielkiego Babilonu, tak jak mówiłem, tego systemu religijno-politycznego, który będzie miał miejsce w czasach końca. A w 4 wersecie są takie słowa. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bóg mówi, wyjdźcie z niego. Czyli w tych miejscach, w tym systemie jest jego lud. I lud Boży jest rozsiany we wszystkich kościołach. We wszystkich kościołach są dzieci Boże, ale nie wszystkie kościoły są właściwym miejscem do tego, aby być z Panem Bogiem bliżej, żeby godnie go reprezentować i godnym miejscem dla naśladowców Jezusa. Dlatego Bóg wzywa do opuszczenia ich. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 16 wersecie Pan Jezus też mówi właśnie ciekawe słowa. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Lud Boży rozsiany jest w różnych miejscach, ale Jezus chce przyprowadzić te osoby do jednej owczarni, aby przyjęli Jego ofertę zbawienia, a nie swoją czy opartą na ludzkich naukach. Często spotykam się z takim pytaniem, a co z tymi, którzy na przykład kiedyś nie usłyszeli Ewangelii w dawnych czasach, czy może teraz jeszcze gdzieś są w takim miejscu, że Ewangelia do nich nie dotarła? I dla mnie też było takim kiedyś objawieniem tekst listu do Rzymian z 2 rozdziału,
gdzie jest mowa o tym, że przez Ducha Świętego, gdy one są otwarte, te osoby, na światło, na to, co Bóg przez na przykład przyrodę im pokazuje. Jest tam taki wers 15, gdzie jest napisane: poganie czynią z natury to, co zakon nakazuje. I to wpisane jest w ich serców, ich sumień, i na podstawie tego Bóg będzie mógł ich osądzić. Jest też właśnie w tym fragmencie napisane, że to Bóg będzie sądził ludzi według światła, jakie mieli. I teraz pytanie też do nas: jak my często osądzamy ludzi, nie znając przyczyn ich zachowania i kulis ich życia, gdy może postępują niewłaściwie w swoim życiu? Pamiętajmy, że Bóg dał ludziom wolny wybór i nikt oprócz Boga nie ma prawa sądzić drugiego człowieka. Aby żyć prawdziwym chrześcijańskim życiem i głosić Ewangelię, musimy być utwierdzeni w Jezusie Chrystusie. Innej drogi nie ma i dlatego bardzo ważne jest, kogo uwielbiamy, kogo czcimy, do kogo zwracamy się w naszych modlitwach, czy wierzymy w Słowo Boże spisane przez proroków i apostołów pod natchnieniem Ducha Świętego. Ja wiem, że my to wszystko wiemy, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w świecie ogólnie panuje taka opinia, że wszyscy wierzymy w jednego Boga, nieważne jak, że wszystkie religie prowadzą do zbawienia, buddyzm, hinduizm, judaizm i tak dalej. A co mówi nam o tym Słowo Boże? Co mówi nam o tym sam Jezus? Jezus mówi, że ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie wyklucza jakiekolwiek inne pośrednictwo poza Jezusem Chrystusem. Gdy czytamy w Dziejach Apostolskich sprawozdanie, gdy apostołowie stanęli przed Radą za zwiastowanie Ewangelii, za zwiastowanie zmartwychwstałego Chrystusa, wydali właśnie takie świadectwo, że nie ma w nikim innym zbawienia poza Jezusem Chrystusem. I tylko przez Jezusa możemy być zbawieni. Bo Słowo Boże mówi, że ten, kto ma Syna, ten ma życie. A ten, kto nie ma Syna, nie ma życia. A co oznacza brak życia? Brak Jezusa oznacza śmierć. Dlaczego tylko Jezus? To jest też ważne w kontekście tym, jak mówimy ludziom, jak głosimy Ewangelię, dlaczego tylko przez Jezusa możemy być zbawieni. Po pierwsze dlatego, że wszystkie proroctwa mesjańskie wypełniły się właśnie w Jezusie Chrystusie. Możemy tego dowieść dzięki Słowu Bożemu, dzięki Biblii, ale także badając Jego życie jako człowieka na kartach historii. Jezus był tym, za kogo się podawał i co najważniejsze, nikt, żadnych nauczycieli, którzy są do Niego porównywani, nie zrobił tego, czego Jezus, nie zrobił tego, co Jezus zrobił. Służył innym ludziom i był tym, którym oddał bezgrzeszne życie za człowieka. Otwórzmy list do Filipian, 2 rozdział. I tam bym kilka wersetów chciał przeczytać. Od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus jest Bogiem, ale tak bardzo nas ukochał, że przyszedł na ten świat po to, żeby nas zbawić. Jest to nieprawdopodobna miłość, której naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i przyjąć ludzkim rozumowaniem. I dzięki tej miłości, którą, dzięki Jego obecności, dzięki tej miłości, którą On ma, możemy się zmieniać, możemy Jego doświadczać i możemy tym też zarażać innych ludzi. Dlatego Jezus musi być w centrum naszej ewangelizacji. I gdy poznajemy właśnie takiego Jezusa, takiego, któremu ufamy tak na 100% i swoje życie powierzamy właśnie Jemu, możemy wtedy tą Ewangelię głosić w sposób autentyczny, szczery. I ludzie to wtedy widzą w naszym życiu, w naszym postępowaniu,
w naszym zachowaniu. Przede wszystkim dzielić się swoim świadectwem, bo zawsze uważam, że najlepszą drogą do dojścia do innych ludzi jest opowiadanie tego, co Chrystus zmienił w moim życiu. Bo możemy zacząć od doktryn, możemy zacząć od różnych rzeczy, ale to, choć czasami jest potrzebne, ale to własne świadectwo jest najważniejsze. Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat był przez Niego zbawiony. Bo Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jezus umarł za każdego człowieka i każdy człowiek ma w Jego oczach nieskończoną wartość. I każdy, z kim się spotykamy, jest przeznaczony do Królestwa Bożego. Tylko musi uznać tą wolę Boga w swoim życiu. I gdy spojrzymy na swoich bliźnich w takim kontekście, to będzie nam łatwiej głosić Ewangelię. Gdy będziemy patrzeć na ludzi oczami Jezusa. Czasami może myślimy, że pewne osoby, z którymi się stykamy, które obserwujemy, nie nadają się do Królestwa Bożego, bo może jest w nich dużo agresji, może są tacy, może brak ich pokory w ich życiu, może są uwikłani w nałogach. Ale Słowo Boże mówi, że to nieprawda, że wszyscy się nadają do Królestwa Bożego. Wszyscy są przeznaczeni do Królestwa Bożego. Ja zawsze mówię, że przypomnij sobie, jakim ty byłeś, zanim przyjąłeś Jezusa, zanim się ochrzciłeś. I przypominam sobie swój opór. Bóg się o mnie upominał, a ja niestety byłem w odwrocie. I przypominam sobie słowa mojej mamy, które gdy już się ochrzciłem, byłam adwentystą, to powiedziała mi coś takiego, że gdyby kilka lat wcześniej przed moim chrztem jej powiedział, że ja przyjmę Jezusa, że nastąpi taki moment nowonarodzenia w moim życiu, to by popukała się znacząco w czoło i powiedziała, że to jest niemożliwe. Dlatego, że moje życie tak bardzo odbiegało od tych standardów, których naucza Pismo Święte. Dlatego Bóg się o nas upomina, bo nas kocha. I to On nas szuka, a nie my Jego. My tylko odpowiadamy na Jego głos w naszym życiu. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Jezus. Mimo tego, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, nie może zbawić tych, którzy otwarcie buntują się przeciwko Niemu. I Bóg jednak ostrzega w swoim słowie przed odrzuceniem Go. W liście do Rzymian w 1 rozdziale, wiersz 18, nam coś na ten temat mówi. List do Rzymian, 1 rozdział, werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Nikt, kto otwarcie buntuje się wobec woli Boga, nie może być zbawiony. Ale czy to znaczy, że Bóg jest niemiłosierny i niesprawiedliwy? Oczywiście, że nie. Bóg kocha wszystkich ludzi, ale nie może tolerować rebelii, tego, co szatan zaszczepił w naszym świecie, we wszechświecie. Także jeszcze teraz toleruje w pewnym stopniu, bo chce, żeby sprawiedliwość się dopełniła, ale w tym wiecznym wymiarze nie może tego tolerować. Dlatego ci, którzy otwarcie go odrzucają, nie mogą być zbawieni. Dlatego, że Bóg kocha grzesznika, ale grzech jest dla niego obrzydliwością. Tak więc są tylko dwie drogi. Albo w swoim życiu idziesz z Panem Bogiem, albo idziesz za szatanem. Nie ma jakiejś trzeciej drogi, nie ma alternatywy dla tych dwóch rozwiązań. Dlatego, że alternatywą dla życia wiecznego jest śmierć. Jeżeli ktoś myśli, że jest neutralny, to już opowiedział się po stronie szatana. Są tacy ludzie, którzy mówią, często pewnie się spotykacie z taką sytuacją, że gdy staramy się coś przekazać o Panu Bogu, o Jego Słowie, o Jego miłości, nie chcę się zagłębiać w te sprawy, żyję sobie tak, jak żyję, jest mi tak dobrze. Znacie to chyba ze swojego doświadczenia drogi z Panem Bogiem, takie opinie. Ale jak myślicie, dlaczego ci ludzie tak mówią? Bo wiedzą, że kontakt ze Słowem Bożym, kontakt z Bogiem będzie musiał spowodować zmianę ich życia.
a nam, ludziom skażonym grzeszną naturą, ciężko jest samemu, tak, może oni rozumieją, samemu zmienić się i w ogóle badać te sprawy. Musieliby porzucić złe przyzwyczajenia, trwanie w grzechu. Dlatego neutralność to nie jest trzecia droga. Jak my możemy objawiać chwałę Bożą takim ludziom, którzy są w otwartym buncie przeciwko Bogu? Może często nieświadomym. Co mamy robić? I to jest coś, co często podkreślamy. Jeżeli nasza relacja z Panem Bogiem będzie właściwa, jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu, coś, co ostatnio często właśnie głosimy, działać w nas, jeżeli wykorzystamy to, co już poznaliśmy i wprowadzimy to w życie, to będzie to życie na chwałę Boga. I nie będzie możliwości, żeby ktokolwiek, kto z nami obcuje, tego nie zauważył. A to spowoduje, że w tej misji, którą Bóg tam powołał, głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny o tym, że Jezus już niedługo powróci, będziemy aktywni, będziemy autentyczni, będziemy szczerzy. I tak jak już mówiłem wcześniej, ludzie to zobaczą i co z tym zrobią, to już jest ich wybór, ale będzie to takie szczere, autentyczne świadectwo. Tak jak mówiłem, często o tym mówimy, ale czy tak robimy? Dla mnie bardzo ważnym fragmentem, jeśli chodzi o wskazówki do głoszenia Ewangelii, jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział i tam wersety od 19 do 23. Apostoł Paweł tam daje takie światło, jak docierać do ludzi. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 19 do 23. Zresztą sam tytuł tego fragmentu mówi: gorliwość apostoła w pozyskiwaniu wszystkich dla Chrystusa. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Ja odbieram ten tekst w taki sposób, że jest to tak jakby dostosowanie się do sytuacji, w której znalazł się ktoś, kto potrzebuje konkretnej pomocy, konkretnego słowa i konkretnego słowa czy konkretnego czynu. Oczywiście będąc wiernym Bogu i nie łamiąc Jego przykazań. Ja sam na przykład piłem alkohol i mogę podzielić się doświadczeniami, które wynikały z tego, jak Pan Bóg mnie z tego uwolnił, ale to nie znaczy, że muszę od razu spożywać ten alkohol z osobą, która ma z tym problem, prawda? Więc mniej więcej o to tu chodzi. Wykorzystywać te dary duchowe, jakie mamy i słuchać głosu Ducha Świętego, to jest bardzo ważne, do konkretnej sytuacji. Pomoc w zwykłych, codziennych sprawach może być początkiem do tego, że ktoś będzie chętny i otwarty, by słuchać Słowa Bożego. I ja miałem takie doświadczenie u mnie na rejonie doręczeń, gdzie doręczam pocztę. Miał dzisiaj przyjść ten pan na nabożeństwo, niestety widzę, że go nie ma. Józek się nazywa i był to człowiek, który, jest to człowiek, który wiele przeszedł w swoim życiu. Bardzo trudnych sytuacji, wielkie zawirowania w życiu. Przyszedł taki moment w jego życiu, że umarła jego mama, ale wcześniej, zanim umarła, miała wylew. I przez 6 lat opiekował się tą mamą, odseparował się od złego środowiska i poświęcił ten czas dla niej. Ja zauważyłem, jak ten człowiek się zmienia. Odwiedzałem go wtedy, gdy miałem do niego korespondencję, ale widziałem, że jest, że to zmienia go, ta sytuacja, i mogłem mu pomóc w pewnych różnych kwestiach, bardzo różnych, i to otworzyło taką drogę do tego, że mogłem mu zacząć mówić o Panu Bogu. I on sam doświadczył, przez to, że był otwarty na to jakby moje głoszenie, otwarty był na Ducha Świętego, zaczęło też pewne rzeczy się w jego życiu zmieniać. I myślę, że czasami właśnie tak jest, że my musimy obserwować,
jaka potrzeba w danym momencie jest najlepsza dla tego człowieka. Czy to jest pomoc materialna, czy to jest pomoc, nie wiem, pomoc jakakolwiek w jakichś czynnościach, które dana osoba nie potrafi sobie poradzić, czy akurat głoszenie Słowa Bożego. Pan Bóg musi być otwarci na głos Ducha Świętego, żeby to właściwie odczytać. I mimo tego, że tak każdego z nas czasami losy tego Pana Józka różnie się toczą, ja wierzę, że to, co usłyszał, że to, co się dowiedział o Panu Bogu, spowoduje, że w tym trudnym jego życiu przyjdzie taki moment, że zadecyduje i odda swoje serce Jezusowi. Wierzę w to mocno i bardzo się o Niego modlę. Są takie sytuacje, że czasami trzeba od razu Słowem Bożym wskazać drogę drugiemu człowiekowi. Wszystko zależy od sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale jest też coś takiego, że sami stwarzamy pewne bariery. Przypomina mi się tu taka historia którą opowiadał pewien pastor z naszego kościoła, gdzie został poproszony o spotkanie z pewnym człowiekiem, który miał jakieś tam problemy. No i ubrał się jak zwykle w garnitur, bardzo ładnie ubrany. Nie spodziewał się, kogo zastanie. Zastał człowieka, który był, można powiedzieć, uwikłany w nałogi, nie wyglądał za dobrze. I od razu to stworzyło pewną barierę, oczywiście ze strony tego człowieka, który był w tym takim złym stanie. I ten nasz pastor postanowił, że na następne spotkanie ubierze się po prostu tak na sportowo. Dżinsy, koszulka. I faktycznie taki zabieg spowodował, że ten człowiek był bardziej otwarty, przyjazny. Nie stworzyła się ta bariera, która może nieświadomie powstała przez to pierwsze spotkanie i ten ubiór. Można sobie zadać pytanie, czy to znaczy, że my mamy zawsze głaskać po głowie naszych bliźnich, dostosowywać się do nich, do ich sytuacji? Oczywiście, że nie. W liście do Galacjan, w 1:10, mamy takie słowa. List do Galacjan, 1:10. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Tak, mamy wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, których spotykamy, ale mamy mówić też prawdę, tak jak mówi Słowo Boże. Tak po prostu, mówiąc, nie owijać w bawełnę. I myślę, że to też jest szczere i gdy jest w odpowiednim momencie powiedziane, bardzo ważne i trafia do ludzi. W innym miejscu Słowa Bożego, w 2 liście do Tymoteusza, w 4 wersecie, w 4 rozdziale i 2 wersecie, drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 2 werset, jest taka wskazówka. Apostoł Paweł pisze coś takiego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Jest tu wskazówka, żeby zawsze być w pogotowiu do tego, żeby głosić Słowo Boże w czasie dogodnym i niedogodnym. I ktoś powie, no jak, karć, grom, to jak to się ma do tego, żeby być takim jakby miłym usposobieniem. Ale jest tu dalej napisane, że z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Jest to taka wskazówka, żeby kiedy trzeba faktycznie kogoś obudzić i mocno, tak jak Słowo Boże mówi, powiedzieć, co jest niewłaściwe. Ale to wszystko trzeba jakby pod wpływem Ducha Świętego wiedzieć, kiedy, jak uczynić, bo można źle, wykorzystując te słowa, narobić więcej krzywdy niż pożytku. My ogólnie jako Kościół wychodzimy do ludzi, głosząc Ewangelię, w różny sposób. Mamy poselstwo zdrowia, są kluby zdrowia, jest to wszystko wspaniałe. Chodzimy od domu do domu, organizujemy bardzo dużo wykładów, myślę, że bardzo cennych i w tym zborze miałem wiele razy przyjemność też uczestniczyć w takich wykładach. Są koncerty, rozdajemy ulotki i internet też jest niesamowitym takim narzędziem w rękach Boga, właściwie oczywiście wykorzystywane.
I to jest wspaniałe, że mamy tyle możliwości i że i to jest zgodne z Biblią, bo Słowo Boże mówi, że wieloma sposobami przemawia Bóg do ludzi. Ale we wszystkim, co robimy, w każdej z tych dziedzin najważniejsza jest nasza motywacja, właściwa motywacja. Pokazać ludziom Jezusa. To jest najważniejsze. I podzielić się tym, jak On zmienił nasze życie. I we wszystkich naszych działaniach centralnym poselstwem zawsze musi być Jezus Chrystus. Dlatego cieszę się, że nasz klub zdrowia nazywa się Chrześcijański Klub Zdrowia. Od razu wiadomo, o co chodzi. Że jest to wyjście z potrzebą do człowieka, ale w tym duchu Chrystusowym. I teraz można by sobie zadać pytanie, jak to jest w naszym życiu z tym głoszeniem Ewangelii innym ludziom? Jacy jesteśmy w pracy, jacy jesteśmy w domu, w szkole, gdziekolwiek, gdzie spotykamy ludzi? I tu chciałbym nawiązać do tej pierwszej miłości, o której w apelu wspominałem, jak mówiłem o doświadczeniu Basi. Czy jest jeszcze w nas ten moment, ta miłość do Pana Boga, ta pierwsza miłość, taka jak jest w tym momencie, gdy człowiek rodzi się na nowo? U niektórych to był moment, gdy wołaliśmy do Boga i Pan nas przyjął i chodzimy z Nim. U niektórych to był proces, u mnie to był dłuższy proces, jeżeli chodzi o to, żeby z Bogiem się zaprzyjaźnić. I tak naprawdę pierwszy raz poza tym, gdzie to ziarno zostało zasiane w moim dzieciństwie, Bóg poruszył moje serce gdzieś tak mniej więcej 20 lat temu, może troszkę mniej, kiedy przez niewłaściwy tryb życia zaczęło troszeczkę do mnie docierać, że to życie, które prowadzę, nie jest dobrze ukierunkowane. Zaczęło mnie to troszkę nudzić, pewne relacje zaczęły się psuć. I wtedy trafiłem w domu, nie pamiętam już, kto przywiózł wykłady Apokalipsa na dzisiaj, 12 części Apokalipsy, które, gdy ich słuchałem, naprawdę poruszyły moje serce, zmieniły sposób myślenia. Zacząłem studiować Pismo Święte. I był to taki moment, w którym jakby zrozumiałem, skąd się wziąłem, po co żyję i dokąd zmierzam. Ale jeszcze jakby bałem się uzewnętrzniać to przeżycie przed innymi ludźmi. To, że się modlę, to, że czytam Słowo Boże. Nie było w tym tak naprawdę Jezusa, ale jakieś takie, można powiedzieć, poszerzenie mojej wiedzy, w jakim kierunku mam się udać. I no, nie było to popularne w moim środowisku, w którym królował alkohol i jakiekolwiek próby opowiadania o Bogu czy o Jego Słowie kończyły się jakimś śmiechem albo żartami. Także byłem troszeczkę wycofywany. Sam się wycofowałem. Ale były takie momenty, gdzie Duch Święty często do mnie przemawiał. Jednym z takich momentów było takie zdarzenie, gdzie w ogóle tą Apokalipsę, te wykłady poznawałem razem z moim szwagrem, Wojtkiem, który jest tu obecny, z którym razem poznawaliśmy te prawdy. I pewnego razu, wiecie wszyscy, gdzie jest Stare Bielsko, jak ze Starego Bielska się idzie, później troszeczkę niżej, są dosyć takie obszerne tereny, niezamieszkałe, trochę lasu, trochę pól. Tam są takie bunkry pozostałości powojenne. I czasami tam w wieku nastoletnim, czy później chodziliśmy z kolegami, robiliśmy ogniska, różne rzeczy. Akurat wtedy poszedłem tam z kolegami, graliśmy sobie w karty na tym bunkrze, piliśmy alkohol. I w pewnym momencie zobaczyłem, jak idzie Wojtek z moją siostrą za ręce i w drugiej ręce trzyma Pismo Święte. I wtedy usłyszałem taki głos od Ducha Świętego: co ty tu robisz? Znasz Słowo Boże, poznałeś je, wiesz, jaka jest dla ciebie droga, co ty tu robisz? I wtedy to było takie jedno z wielu doświadczeń, które pokazało mi, że Bóg się o mnie upomina. Oczywiście była jakaś krótka refleksja. Gdzieś wtedy, można powiedzieć, odleciałem myślami do Boga, ale później oczywiście wszystko wróciło do starego życia. I Bóg wiele, wiele razy musiał mi uświadamiać przez różne zdarzenia, że się o mnie upomina. I też mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu, że posłuży się też moim szwagrem, który jakby szybciej zareagował na,
na to, że Bóg się u nas upomina. Bo mimo tego, że ja miałem korzenie adwentowe, ja nie korzystałem długo z tej oferty, a Wojtek zaczął chodzić do zboru, rzucił palenie na pięciodniówce, przestał pić alkohol. To dawało mi też do myślenia, że Bóg go zmienia. Gdy zapraszał mnie czasami na wykłady, które to były, to mówiłem, mam co innego do roboty. A gdzieś w środku czułem, że to jest moje miejsce. I jednak tak Pan Bóg to poukładał, że otworzyłem się na Jego działanie i 6 lat temu razem z Wojtkiem weszliśmy do wody. Także cieszę się, że tak to się potoczyło i że podjąłem tą, jak wierzę, najmądrzejszą decyzję w moim życiu. Amen. I wtedy, gdy odpowiedziałem na głos Ducha Świętego, mogłem i zacząłem bardziej jakby mówić o Chrystusie. Nie mogłem nie mówić o Chrystusie, to jest to. I tak, Basia opowiadała mi o swoim doświadczeniu. Gdy ona przyjęła Jezusa, nie mogła nie mówić o Chrystusie. Tak samo było z apostołami, którzy otrzymali dar Ducha Świętego. Oni cały czas mówili o Chrystusie. I u mnie też tak było. Opowiadałem o tym, co poznałem, o tym, jak mnie zmienia. Ale jak to bywa w życiu? Czasami też w tej ewangelizacji naszej ja popełniałem pewien błąd i myślę, że wielu z nas też to popełniało. W większości może nieświadomie, że w tej gorliwości bijemy czasami Biblią po głowie. I właśnie nie słuchamy Ducha Świętego, a staramy się na siłę pewne rzeczy przeforsowywać swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom. Czasami jest to potrzebne, jak mówiłem wcześniej, ale może też przynieść odwrotny skutek. Ta gorliwość do głoszenia Ewangelii jest nam zawsze potrzebna, ale sposób jej głoszenia musi być podyktowany co do potrzeb drugiego człowieka i słuchania głosu Ducha Świętego. Takim innym doświadczeniem, które było dla mnie cenne, była grupa domowa, gdy już był ten moment nowonarodzenia, jeszcze nie chodziłem do kościoła adwentystów, ale bardzo dużo czytałem Pisma Świętego i akurat na poczcie znalazły się osoby, które listonosze, którzy z różnych wyznań też szukali Pana Boga, czytali Pismo Święte. Ja postanowiłem podzielić się jakby tymi wykładami, które wcześniej poruszyły moje serce z Apokalipsy. Szczególnie z takim jednym kolegą z Kościoła Ewangelickiego, który też wiele z Panem Bogiem przeszedł w życiu. I on mówi, super, fajnie, ja nawet mogę udostępnić swoje mieszkanie, możemy u mnie nawet słuchać tych wykładów. Jeszcze doszło do tego dwóch kolegów, jeden z Kościoła Katolickiego i drugi z Kościoła Ewangelickiego. No i słuchaliśmy tych wykładów. Zaowocowało to tym, że nie poprzestaliśmy na tym, zaczęliśmy słuchać pastorów z różnych kościołów, modliliśmy się o różne sprawy, poddawaliśmy się, jak umieliśmy Panu Bogu, żeby nas prowadził. Ale wiecie, jak to jest, gdy często jesteśmy utwierdzeni w Słowie Bożym i mamy przekonanie do pewnych rzeczy. Wiadomo, że w tak różnym środowisku muszą w końcu dojść jakieś tam różnice doktrynalne i czy spojrzenie na pewne sprawy biblijne. No i tak faktycznie było. I wtedy bardzo we mnie się w środku gotowało, że ktoś może myśleć inaczej niż ja. I prosiłem Pana Boga, żeby mi pokazał, jak ja mam się w tych sytuacjach zachować. I Pan Bóg dał mi odpowiednie nastawienie. Przede wszystkim nauczyłem się rozumieć drugiego człowieka i słuchać, dlaczego myśli tak, a nie inaczej. Starać się wejść w jego sytuację, dlaczego tak myśli, dlaczego ma akurat takie zdanie i inne. W duchu miłości mówić to, co mówi Słowo Boże. I przedstawiać prawdy biblijne nie w formie, kto ma rację, jakby walki o to, kto ma rację, ale po prostu w duchu modlitwy głosić Słowo Boże i zostawić to Bogu. I to było dla mnie takie następne doświadczenie, gdzie Bóg mnie utwierdził, że przeforsowywanie jakichś swoich biblijnych tekstów, tego, co Bóg w swoim Słowie zawarł, a ktoś może to widzieć inaczej, nie prowadzi do tego. Także uczy to też szacunku do drugiego człowieka i do innych poglądów, bo pamiętajmy to, że o tym, że Bóg dał każdemu wolną wolę. I oczywiście bez porzucania
Możemy szanować inne poglądy oczywiście i starać się zrozumieć drugiej osoby, ale bez porzucania własnej tożsamości. To jest to, co apostoł Paweł mówił w liście do Koryntian w 9 rozdziale. I teraz jest takie pytanie, które już wcześniej zadałem. Czy jest teraz w nas taka sama gorliwość jak przy nawróceniu? Bo wtedy to nasze głoszenie Ewangelii będzie miało o wiele więcej, większą moc rażenia. Większą moc rażenia. I w Apokalipsie jest takie słowo, że Bóg ma nam za złe, że porzucamy naszą pierwszą miłość, tą gorliwość. Jest napisane, upamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak na początku. A jeżeli nie, to ruszę twój świecznik. Upamiętaj się. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy się upamiętali, że czasami, gdy to nasze życie może odbiega od tych standardów, jakie powinny być, gdy może jesteśmy troszkę wycofani, może ostygnęliśmy w tej pierwszej miłości. Wzywa nas do upamiętania. Innym aspektem jest to, czy głoszenie Ewangelii to łatwe zadanie w tych czasach. Szczególnie, gdy to ostatnie poselstwo zawarte w Biblii do ludzi jest całkowicie odmienne w stosunku do tego, co mówi i głosi świat. Trójanielskie poselstwo jest i będzie głoszone aż do końca istnienia Ziemi. Chciałbym przeczytać, może odnieść się do wizji pierwszego anioła, 14 rozdział Apokalipsy, 6 i 7 werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. W czasach końca jest i będzie głoszona Ewangelia wieczna. Wieczna Ewangelia, dobra nowina, prawda, która jest w Chrystusie. I będzie głoszona wszystkim ludziom w czasach ostatecznych. W czasach końca, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, Ewangelia dotrze do wszystkich zakątków ziemi. Każdy żyjący człowiek, znając wolę Bożą, będzie mógł opowiedzieć się, kogo wybiera za swojego Pana. Każdy usłyszy, ale co z tym zrobi, to będzie tak, mówiliśmy już wcześniej, jego decyzja, jego wola. Ale od tego będzie zależało życie wieczne wielu ludzi. I myślę, że w dobie internetu i sposobu, jaki przekazujemy informacje, jest to możliwe, że w czasach ostatecznych cały świat usłyszy. W Dziejach Apostolskich mamy taki tekst, gdzie jest napisane, że Bóg do tej pory puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz wzywa wszystkich, aby się upamiętali. Siódmy werset z objawienia 14 rozdziału mówi, aby oddać chwałę Bogu jako Stworzycielowi. Czy autorytet Boga jako Stworzyciela jest w tych czasach popularny? Nawet niektórzy chrześcijanie negują biblijny opis stworzenia i mieszają różne teorie ze sobą. Teoria ewolucji dominuje w społeczeństwie. Czy łatwo jest głosić to poselstwo? Łatwo jest głosić to poselstwo, gdy czwarte przykazanie mówiące o święceniu szabatu, które mówi, aby oddać cześć Stworzycielowi, naszemu Bogu, jest deptane prawie przez cały świat? Fragment 7 wiersza 14 rozdziału Apokalipsy jest cytatem z czwartego przykazania, które mówi o tym, kto jest naszym Panem, kto jest Stworzycielem i jedynym autorytetem. Nie człowiek, niepopularne poglądy, nie naukowe sensacje. Tylko Stwórca i Bóg. Inna sprawa jest taka jeszcze, że jeżeli ktoś odrzuca naukę o stworzeniu, odrzuca też Jezusa Chrystusa. O czym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus jest naszym Stworzycielem i Panem Sabatu. Chciałbym przytoczyć fragment z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. Tam są takie słowa, które kiedyś bardzo do mnie przemówiły. 15 do 20 wersetu. W ogóle ten fragment też jest zatytułowany Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Jest to, uważam, bardzo ważny fragment, w którym wiele Bóg chce nam powiedzieć o Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne,
czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. I ten werset 20, do którego chciałbym bardzo nawiązać, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Czy zauważyliście, że w piątej Księdze Mojżeszowej czwarte przykazanie brzmi trochę inaczej niż w drugiej? Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową. Bo tam chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz tego, że Bóg w tym przykazaniu mówi, że jest stworzycielem, w piątej Księdze Mojżeszowej zwraca uwagę na jeszcze coś innego. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział. I może przeczytam wersety 12 i 15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan twój Bóg. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i twój Bóg wyprowadził cię stamtąd. Czego symbolem jest Egipt? Egipt jest symbolem grzechu, prawda? A kto wyzwolił nas z grzechu i przelał swoją krew na krzyżu, przebaczając nam nasze grzechy? Jezus Chrystus. I to jest ta Ewangelia wieczna. Tak więc ten pierwszy anioł z objawienia wzywa cały świat, aby przyjąć Jezusa Chrystusa i uczynić Go swoim Panem. Dlatego szabat jest pamiątką stworzenia, ale także odkupienia. W przykazaniu czwartym i w drugiej Księdze Mojżeszowej i w piątej użyte jest słowo pamiętaj. Czy ludzie pamiętają, kto jest ich stworzycielem i odkupicielem w tych czasach? I praktykują to we właściwy sposób, tak jak zaprasza nas do tego Bóg? Niestety nie. Poselstwo trójanielskie jest zapisane jako ostatnie poselstwo do ginącego świata. I w jego centrum jest nasz Stworzyciel i Odkupiciel. I Bóg wybrał ludzi, wybrał nas do tego, aby to ogłosić światu. Wybrał nas. I pamiętajmy, że szatan zrobi wszystko, aby zniekształcić Słowo Boże i zrobi wszystko, aby zniechęcić nas i rozdzielić z Bogiem. Ale mamy obietnicę, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I szatan robi wszystko, żeby Słowo Boże było zmącone, zniekształcone i żeby powstawały jakieś różne teorie na taki czy inny temat. Jak już wspomniałem, to głoszenie Ewangelii nie jest takie łatwe w tym świecie. Przykład Desmonda Dosa, którego znamy z książki, nietypowy bohater. Myślę, że większość z nas też oglądała film. Czy jemu było łatwo? Oczywiście, że nie. Nie było mu łatwo, ale miał Boga, w którego tak bardzo wierzył. Ufał jemu, że on go przeprowadzi przez najgorsze bagno, najgorszą bitwę, najgorsze momenty w jego życiu, które się działy w czasie wojny. I to, że otrzymał Biblię od swojej żony, było dla niego niesamowitym wsparciem, bo gdzieś tam kiedyś w wypowiedzi powiedział, że gdyby nie Pismo Święte, do którego zaglądał, nie miałby tyle siły i odwagi, aby być wiernym Bogu. Ale popatrzcie, w tej historii też jest pokazane, jak ważne jest, aby mieć wsparcie od kogoś. Żona dała mu Pismo Święte. Potwierdzała swoje uczucie do niego. Jak ważne jest, abyśmy w zborach, w tym głoszeniu Ewangelii wzajemnie się wspierali, wzajemnie się motywowali, wzajemnie starali się pomagać sobie. I to właśnie było ważne w życiu Desmonda też. Apostołowie Paweł i Sylas za głoszenie Ewangelii zostali wtrąceni do więzienia. I zobaczymy, jaką wiarę mieli apostołowie. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. I od 23 do 25 wersetu chciałbym przeczytać.
A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Mimo tego, że znaleźli się w takiej sytuacji, nie zapominali o Panu Bogu. Wiedzieli, do czego są powołani. Całą nadzieję pokładali w Bogu, a Bóg był z nimi. Dlatego Pan Jezus powiedział, jak mnie prześladowali, tak i was będą prześladować. My może teraz nie odczuwamy jakichś takich wielkich prześladowań w Polsce, czy tutaj może w Europie Zachodniej i w naszej okolicy. Ale są miejsca na świecie, gdzie gdy ktoś wypowie słowo Jezus, jest zabijany. Nie wiadomo, co będzie jutro. Nie wiadomo, jak sytuacja na świecie się zmieni. Tak jak mówiliśmy w lekcji o czasie, mimo tego, że mamy, i chwała Bogu za to, względny spokój i bezpieczeństwo, szatan próbuje innymi sposobami oddzielić nas od Boga. Zabiera nam czas. I próbuje różnymi innymi rzeczami, zamiast Słowem Bożym, nas jakby odciągnąć od Boga i od Pisma Świętego. Oglądałem taki filmik na internecie i właśnie to jest też pytanie, czy jest w nas głód tego Słowa Bożego, czy my chcemy czytać to Słowo Boże. W jakimś azjatyckim państwie, nie pamiętam, czy to była Korea, czy Chiny, ktoś przemycił dużo Pisma Świętego, w takim pudle było to Pismo Święte i ci ludzie, którzy zobaczyli, że ta Biblia została do nich przywieziona, tak bardzo na nią czekali, zaczęli skakać do tego pudła, tańczyli z radości, śpiewali, cieszyli się. Było to takie odczucie, jakby ktoś nie jadł 3-4 dni, zobaczył jedzenie i zaczął jeść. Czy jest w nas taki głód Słowa Bożego? Czy my chcemy utwierdzać się przez to Słowo w Panu Bogu? Czy Jezusowi było łatwo? Też nie było mu łatwo. Gdy większość go nie rozumiała, śmiała się z niego, drwiła, w końcu odrzuciła i zabiła. Nie było mu łatwo, ale Jezus do końca wypił ten kielich goryczy. Dlatego, że tak bardzo nas kocha. I w Nim, w Jezusie jest cała nasza nadzieja. Dla nas, którzy głoszą Ewangelię, jak i dla tych, do których z nią docieramy. Chciałbym teraz otworzyć list do Hebrajczyków. 12 rozdział. I wersety od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Jeszcze chciałbym raz werset trzeci przeczytać. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Pan Bóg wie, że czasami w tym głoszeniu Ewangelii będziemy mieli problemy. Ale prosi, żebyśmy pamiętali, myśleli o tym, przez co On przechodził. I będzie nam wtedy łatwiej. Będzie nam wtedy łatwiej dotrzeć do innych z Ewangelią, bo sami nie damy rady we własnym życiu. I sami nie damy rady tam, gdzie mamy dojść z Ewangelią do ludzi. Mamy też jedną obietnicę, jedno zapewnienie. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19-20 werset, który znamy wszyscy bardzo dobrze. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy zapewnienie. Jezus jest z nami do końca. Dlatego myślę, że warto zaufać Jezusowi, powierzyć Mu nasze plany co do głoszenia Ewangelii innym ludziom. On nas przez to przeprowadzi. I chciałbym zakończyć krótkim fragmentem z książki Życie Jezusa, który bardzo mnie poruszył, który dał mi też wskazówkę do tego, jak podchodzić do tego tematu. Myślę, że wspaniały fragment. Miłość dla dusz, za które Chrystus umarł, oznacza ukrzyżowanie samego siebie. Ten, kto jest dzieckiem Boga,
powinien odtąd uważać siebie za ogniwo łańcucha spuszczonego z nieba dla ratowania świata, za wspólnika Chrystusa w Jego dziele, w dziele miłosierdzia, idącego wraz z Nim, aby odnaleźć i uratować zgubionych. Chrześcijanin musi stale pamiętać o tym, że poświęcił się Bogu i że swoim charakterem ma objawiać Chrystusa światu. Poświęcenie samego siebie, życzliwość, miłość przejawiane w życiu Chrystusa powinny ukazać się w życiu tych, którzy pracują dla Boga. Czy tak jest w naszym życiu? Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Moim życzeniem dla mnie, jak i dla was, jest fragment, jedno zdanie z tego fragmentu z książki Życie Jezusa. A żebyśmy siebie uważali za to ogniwo łańcucha spuszczonego z nieba dla ratowania świata. Za wspólnika Chrystusa w Jego dziele, w dziele miłosierdzia, idącego wraz z Nim, aby odnaleźć i uratować zgubionych. Niech to nam przyświeca, że Jezus jest z nami w tym głoszeniu Ewangelii. Dlatego patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Amen.